Sala i czyściczołem, kochani, witam was serdecznie. No, już dosyć dawno nie nagrywałam filmiku z domu. Ostatnio nagrywałam z Kasią, no, ale to była inna sytuacja. Sama to gdzieś tam, a to chyba ostatnio wakacje, później na tym śniegu trochę sobie świrowałam, ale pomyślałam, że nagram filmik, mam temat do omówienia. Na początek chciałabym wrócić do filmiku z Kasią, do ostatniego filmiku z Kasią. Bardzo Was przepraszam, że ją tam trochę popędzam. Wiedziałam, że tak będzie i parę osób głowy mi suszyło, ale naprawdę jej mąż już był bardzo zmęczony, bolała go ręka. Prosił nas o przełożenie rozmowy na inny czas. My chciałyśmy nagrać i ja już tak empatycznie cały czas czułam tę drętwotę jego ręki na swojej ręce, która też, no, też mam taką skłonności do drętwienia i bardzo chciałam przyspieszyć tę rozmowę, za co Was przepraszam i też chciałabym wyjaśnić, że mąż Kasi nie ma dzieci, bo też padły do mnie takie pytania, ponieważ Kasia opowiada często o dzieciach. Są to dzieci siostry rodzonej Kasi męża. Także to tyle wstępu. No i chciałabym z Wami porozmawiać, jakby, może nie porozmawiać, ale przemówić do Was w swoim imieniu. Już w kilku filmikach tego nie podkreślałam, ale przypomnę, że ja zawsze wypowiadam się sama za siebie. Dzielę się z Wami swoimi przemyśleniami. Nie mam ambicji, żeby w teologicznie wam tłumaczyć islam, ponieważ nie mam y, takich uprawnień, nie mam wystarczającej wiedzy ani no niestety nie mam takich umiejętności akademickich, y, żeby tutaj się za bardzo mądrzyć, ale zawsze opowiadam wam mój punkt widzenia, mój sposób na życie. Y, w ten sposób mam nadzieję, że Bismillah zbliżam was trochę może nie do samego islamu, ale do muzułmanów, do, jakby możecie poznać różne opinie różnych muzułmanów, bo jest nas sporo już na YouTubie, również w języku polskim zdarzają się siostry. I można nas posłuchać, popatrzeć, sobie przemyśleć, że jesteśmy ludźmi, jak w każdej innej grupie społecznej z różnymi opiniami, z różnymi słabościami, nas, ile osób, tyle zdań, ile płatków śniegu, i odcisków na palcach. Ostatnimi czasy, no w zeszłym tygodniu, był tłusty czwartek, później były walentynki. I to jest taki czas, kiedy muzułmanie uruchamiają się na grupach, na forach i no też oczywiście, też jest takim czasem Wielkanoc, czas choinek, świąt waszych i tak dalej. No i, ale teraz był tłusty czwartek i walentynki, no i muzułmanie się uruchamiali i tam jak co roku, wojna argumentów, czy możemy, czy nie możemy i jak powinniśmy się zachowywać. Zawsze, znaczy tak, powiem szczerze, też kiedyś oburzały mnie różne sytuacje, bo wiadomo, każdy z nas ma różny poziom wiary, w danym momencie, w, danym, w danej sytuacji, jaka przypada na ten czas, bo zdarzało się, że jak ktoś mi składał życzenia, to mówiłam, ja nie obchodzę rodzin, i w ogóle te życzenia to jakieś straszne nadużycie i w ogóle takie fapa. A teraz jakby przyjmuję życzenia i nawet zapraszam dzieci na obiad, na okrągłe imprezy no to już nawet grubszą. Taką robię bibkę i zapraszam rodzinę na okrągłe. Ostatnio moja okrągła to było 45. No teraz jest ta pandemia, więc trochę utrudnione, ale dzieci były na raty. Dzieci męża, na, na drugi dzień dzieci moje. W ogóle te moje urodziny to trwały od tego czwartku. Yy... Ponieważ moja mama zaprosiła nas na faworki smażone na oleju, zrobiła niespodziankę i upiekła dla mnie bezę. I zrobiła krem kawowy, przepyszna beza. Już teraz ma przeklapane, bo na każdą imprezę będzie musiała piec te bezy. Na pewno jej nie podarujemy. Więc to już był pierwszy dzień urodzin i prezenty. Później w piątek była mu babci. Dojadanie pączków. Kolacja i prezent, w sobotę męża, dzieci, prezenty, w niedzielę moje dzieci i moja mama jeszcze przyszła na obiadek. No i tak trwało, no i jeszcze wczoraj w pracy poprawiny, bo zaniosłam ciasto, więc jeszcze takie obżarstwo w pracy ciastowe. No a dzisiaj są wasze ostatki, ale to zaraz do tego dojdziemy. No i powiem wam tak. W islamie najważniejsza jest intencja. Ja jako Łasuch od dziecka zawsze uwielbiałam jeść pączki i w ogóle wszelkie słodycze. Zawsze pamiętam jak stałam w kolejkach po pączki z wujkiem czy z rodzicami, później jak w szkole zawsze był jakiś pączek, później tam w pracy. Jak pracowałam na przykład na słuchawkach w Cyfrowym Polsacie to różne Firm, firmy, różne telewizje przywoziły nam pączki więc w ogóle tych pączków to było po kokardkę i ja nawet kiedy pościłam sunny w poniedziałki i czwartki, to ten pączek, pączek bądź kilka pączków czekało na mnie na stanowisku pracy aż skończę pościć przyjdzie zachód słońca skończę pościć i będę mogła te pączki opędzlować i nigdy naprawdę nie dodawałam do tego żadnej ideologii, czy że to jest jakoś związane. Ja nawet nie wiem z czym dokładnie, bo nawet jako katoliczka nie wiem, z czym to było związane, i jakby nigdy nie brałam, nie, nie dodawałam do tego jakichś duchowych przemyśleń. Jeśli chodzi o walentynki, no mój mąż uwielbia mi robić prezenty, oczywiście, że nie tylko walentynki. Bo robi mi niespodzianki w ciągu roku często. No, a że zbiegają się moje urodziny z walentynkami, no to zawsze ten prezent dostanę. No, on by nie był sobą i by nie przeżył, gdyby mi nie dał prezentu. I nie uważam, żeby w tym było coś złego. Często są tak zwane, już powiem brzydko, główno burze związane z tym tematem, co w ogóle jest naprawdę mega nie, no nawet nie eleganckie, można tak powiedzieć. Ja też kiedyś uczestniczyłam w tych burzach, ale po prostu chciałabym tak przemówić teraz, w moim niemaniu, przemówić rozsądnie, a być może za parę lat będę żałowała tych słów, bo będę miała znowu jakieś przeskok i znowu będę się oburzać, no bo to te fale takie różne mamy, różne na, jakieś naleciałości na, na tą głowę siadają, trudno wyczuć. Czy takie w moim mniemaniu ograniczenia umysłowe mogą być od Boga, czy to raczej nie jest od szatana, żeby nas tak udręczyć i odbierać nam przyjemność z drobnych spraw, a nawet jeżeli my z tego nie chcemy czerpać przyjemności, to innym ją odbierać. My musimy zawsze pamiętać, że jesteśmy na różnych etapach właśnie wiary, na różnych etapach wtajemniczenia, bycia w społeczności muzułmańskiej. I musimy zawsze o tym pamiętać, że właśnie każdy ma swoją drogę, swoją ścieżkę. Nawet jeżeli musimy kogoś upomnieć, bo my musimy, my powinniśmy upominać, powinniśmy to robić delikatnie, niekoniecznie publicznie i w jakiś taki sposób z przytupem. To jest bardzo ważne, bo możemy tym zrobić więcej krzywdy niż jakiejś pozytywnej sytuacji stworzyć. Przez, przez takie zwracanie uwagi. Mi się też to zdarzało. Na szczęście, siostry, większość sióstr, z którymi utrzymuję cały, cały czas kontakt i przeżyły taką moją falę, to też potrafiło, potrafią mi przyznać rację, czy teraz, czy wtedy. I widziały, że to jest jakby potrzebne, albo może nawet jak niepotrzebne, to że jest to właśnie wpisane w tą naszą osobowość muzułmańską, że my tak mamy te takie różne ciągoty w jedną bądź w drugą stronę, ale nie możemy im za bardzo ulegać i zawsze musimy o tym wszyscy pamiętać, że my musimy się trzymać środka. Jakby w religii nie jest powiedziane na przykład odnośnie, no na przykład urodzin. Konkretnie nie możecie obchodzić urodzin. My rzeczywiście nie możemy się upodabniać do innowierców. Ale jakby... To też właśnie jest wszystko w kwestii intencji, bo jeżeli ja sobie pomyślę, chciałabym koniecznie mieć takie urodziny, jak robią sobie, no nie wiem, hinduski, tak? Nie wiem, jak robią, no ale tak mówię. Że tam jakieś super, super bajery, wszystko. No to może by to byłoby zbliżanie się. Ale jeżeli zrobię ciasto, postawię rodzinie i mamy okazję do spotkania się, a szczególnie teraz w tych pandemicznych czasach, kiedy właściwie unikamy tych spotkań i tylko jakieś takie grubsze sprawy nas mogą jakby skłonić do tego, żeby wyjść i się spotkać z bliskimi, to nie widzę jakby przeciwwskazań. Świeczek nie było, śpiewów nie było. No dla wnuka bardziej tak, nawet rozczarowany był, że nie ma świeczek, bo myślał, że babcia będzie dmuchała, ale postawiłam mu świeczuszkę taką, miałam jakieś takie serduszko ładne, postawiłam na stole i sobie tam dmuchał, więc był usatysfakcjonowany. I naprawdę w moim mniemaniu, niż Allah, mnie oceni. I Allahu Alam, wszystko się okaże później, w dniu sądu ostatecznego, bo może dostanę za to na jakiś czas pobyt w piekle. Ale no, Allah jest litościwy, miłosierny, i musimy pamiętać, że nie daje nam na plecy więcej niż jesteśmy w stanie znieść. Jeżeli czujemy ciężar tego typu jakichś zachowań, obchodzenia, różnych uroczystości, to ich po prostu nie robimy, ale nie możemy komuś wciskać, że on też ma tego nie robić, bo on się może tylko odsunąć. Ja nie wiem, czy ja swoim zachowaniem sprzed lat nie wpłynęłam na decyzję na przykład kilku sióstr, żeby odsunęły się od islamu, bo za dużo od nich wymagałam. Chciałam, żeby były takie bardziej maszalach, jak to my mówimy, takie bardziej prawilne, ale przecież to Allah ocenia, kto z nas jest bardziej prawilny, i my musimy umieć przychodzić swoje testy. Bo to, że ktoś na przykład w jakiś sposób, że tak powiem, no, obchodzi te różne uroczystości, to też my możemy na tym zarobić albo wynagrodzenie, albo właśnie. Umniejszenie wcześniej zdobytego wynagrodzenia. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób będziemy o tym rozmawiać z, z osobami, które chcemy ewentualnie jakby trochę no, czy uświadomić, czy w jakiś sposób wyciszyć w danym temacie. No i dzisiaj jeszcze do tego wszystkiego zbiegły się właśnie te ostatki. Dzisiaj jeszcze możecie karnawałowo tańcować, nawet w tradycji takiej no, jakby nie wiem, na ile to chrześcijańskiej, na ile sprzed chrześcijaństwa, na ile taki typowo polskiej, no kiedyś dzieciaki chodziły po domach po przebierane. No powiem szczerze, że ja jestem taka, no wiecie, patriotka, więc dla mnie Halloweeny to nie bardzo i, i tak nie wyczekuję dzieci, żeby pukały w Halloween, żeby przychodziły po cukierki. Ale jakby mi tutaj przyszły w ostatki po cukierki, no to myślę, żeby to była dla mnie większa taka jakby przyjemność, bo też mogłabym sobie, znaczy, bo byłoby to związane z moimi wspomnieniami, kiedy my z dzieciakami lataliśmy po sąsiadach, gdzieś po klatkach za tymi cukierkami. No tak, teraz możecie powiedzieć, jak Walentynki w miarę, ok, a Halloween nie. No więc właśnie, bo każdy z nas ma swoje granice jakiegoś smaku, wyczucia, swoje granice tolerancji. Akceptacji. I ja po prostu mówię wam o swoich, co dla mnie jest takie w miarę dopuszczalne, bo na przykład, no wiadomo, miłość, tam szacunek do drugiej osoby, do partnera musi być 365 dni w roku. No i to jest wiadome i oczywiste. Jeżeli w jeden dzień sobie tam trochę bardziej pogruchamy i dostaniemy Dodatkowe róże albo dodatkowe czekoladki, to naprawdę świat się nie zawali i będzie bardzo miło. Czemu nie? A może czasami właśnie taka sytuacja, taka raz w roku pomoże osobie nieśmiałej, bądź osobie, która obraziła kogoś, kogo kocha, przełamać ten lód, i właśnie może taki dzień pomoże przejść poprzez swoje ego do naprawienia jakichś szkód, które y, ktoś wyrządził. Więc no Walentynki raczej mi się kojarzą z czymś takim pozytywnym, więc y, jakby mam do nich więcej, że tak powiem, sympatii. Na Halloween no to już tak niekoniecznie, no to już mi się kojarzy z duchami, z jakimiś takimi prześmiewczymi, dziwnymi rzeczami. No może mam zakuty łeb, na pewno dla wielu z was tak będzie, ale ja tak za, za te Halloweeny, wróżby andrzejkowe to nie. To, to absolutnie nie wchodzi w grę. No, ale właśnie, jak tam zjem tego pączka na tłusty czwartek, którego jem cały rok. No teraz, może mniej, bo tak powiem szczerze, że trochę mam nie po drodze. Bo jak rano bym chciała iść po pączka, to muszę przejść kawałek do, do, do pódki. A no tak średnio tam lubię pączki, więc w ogóle odpada. Koło pracy jakby też utrudnione, bo kiedyś, jak właśnie, jak pracowałam w cyfrowym polsacie, to po drodze do autobusu miałam. Dwa sklepy z pączkami, więc uwierzcie mi, niezależnie od dnia, tygodnia, to prawie, prawie codziennie miałam pączka w pracy. No. No i co? No i też właśnie niektórzy mówią, że na smalcu. No na tym smalcu to już od dawna no podobno nie smażą pączków. Mam nadzieję, że tak jest. Że na ogół są one na oleju albo, znaczy tak, albo na jakimś tam coś tam yy, olejowe, olejowo podobne. Hmm. Zresztą, no nie, no nie wiem, no nie będę się tu zapierać, czy bym wyczuła, czy nie wyczuła smalec, bo aż tak, tak nie jestem znawcą, nie jestem gotowaczką. No na pewno wyczuwam zapach wieprzowiny, jak, jak jest w pobliżu. Jak byłam na weselu i właśnie była, było taki kredens z wieprzowymi, tymi pysznościami. No to. Uwierzcie mi, nie chcę Was obrazić, nie chcę Wam sprawić przykrości, ale naprawdę rozglądałam się, co, co się stało, co się zepsuło, czy coś w upale się zepsuło, co to tak wali. No, ale to właśnie były te pyszności. No, ale to już no, dla, dla wegetarian, wegetarian czy wegan, no to już w ogóle każde mięso bez różnicy śmierdzi. No, dla mnie akurat wieprzowina, które już nie jem 12 lat. Ale ci, co ją jedzą, też mówią, że smrodek ma. Także tutaj, żebym tak się trochę wytłumaczyła. No i co? No i właśnie tak znowu się rozgadałam. Już 15 minut zleciało, no i jeszcze nie zaczęłam o tych ostatkach. No i dzisiaj są ostatki. Dzisiaj ostatni raz tańcujecie i do czego zmierzam? Od jutra zaczynacie post i bardzo Was do tego postu zachęcam, bo powiem szczerze, że dostaję od was różne wiadomości. Brakuje wam Boga. Chcecie zbliżać się do Boga szukacie swojej drogi ja oczywiście, wiadomo no to, to nie jest żadną tajemnicą że ja bym chciała, żeby wszyscy byli muzułmanami wszyscy, którzy mnie otaczają, żeby byli muzułmanami bo według mnie to jest jedyna prawdziwa droga która prowadzi do, do zbawienia do życia wiecznego w raju w miarę możliwości jak najbliżej Boga, bo jest 7 stopni raju no ale jakby tak miał być jakby Bóg chciał, żeby wszyscy byli muzułmanami to tak by było jeżeli tak wam jest teraz ciężko w tych pandemicznych czasach, no bo nie ukrywajmy, każdy ma jakieś dołki i, i momenty lepsze lub gorsze, no to właśnie jutro zaczyna się post. No Jezus, tak, pustynia, 40 dni postu i tak dalej. Możecie spróbować, bo wy no, nie musicie pościć codziennie, możecie pościć tylko w środy i piątki, albo ewentualnie tylko piątki. Ten te, też ten post nie jest jakiś mega wymagający, bo nie jecie tylko mięsa, z tego co, co pamiętam. Wiadomo, że można sobie to więcej dołożyć, żeby się jakby zbliżyć bardziej do Boga, chcieć się przypodobać, trochę tam sobie odpokutować, jak to Wy mówicie. No i wtedy wiadomo, dobrze by było, imprezki gdzieś na bok, jakieś takie szaleństwa. To jest raptem tylko 40 dni. Ja jako katoliczka powiem szczerze, no nie byłam praktykująca. Zawsze Boga miałam w głowie, nawet jak bardzo rozrabiałam to z taką świadomością, znaczy ze świadomością konsekwencji. Byłam świadoma, że będą jakieś konsekwencje, nie byłam świadoma, jak duże mogą być te konsekwencje. No, na szczęście, wiadomo, wchodząc na drogę islamu, wypowiadając wyznanie wiary, zaczęłam moje życie duchowe z czystą kartą, więc to, co było, to się nie liczy, tylko to, co jest. To się nalicza na nowo od 12 lat. Ale nawet wtedy, kiedy byłam naprawdę bardzo szaloną dziewczyną, i naprawdę Marietka przy mnie to jest w ogóle super, mega spokojna, ułożona i wyciszona, no to ja w tym swoim szaleństwie podczas postu, nie zawsze, nie w każdy, ale potrafiłam sobie zrobić różne mm, wyrzeczenia i na przykład nie jadłam słodyczy przez te dni, albo nie chodziłam na imprezy, no cokolwiek. Nie mówię, że zawsze, ale zdarzały się takie posty. I serdecznie, mocno, gorąco Was zachęcam, bo wiem, że teraz, w dzisiejszych czasach pandemicznych, do psychologów i do psychiatrów drzwi się nie zamykają, bo wchodzi jeden za drugim. A ja bym Wam polecała poszukać wyjścia, poszukać rozwiązań gdzie indziej. Po prostu u Boga u naszego stwórcy modlić się na swój sposób niekoniecznie klepać z katechizmu modlitwy, których się nauczyliście no, ja polecam Ojcze Nasz, bo to jest modlitwa taka no, dla nas muzułmanów jeśli chodzi o modlitwy chrześcijańskie, taka jakby no jedyna y, którą też możemy mówić i jakby tutaj w niczym nam nie przeszkadza na początku jest wychwalanie Boga, a potem proszenie go o, o pomoc. Tak jak w naszej służy otwierającej, też jest najpierw wychwalanie Boga, potem proszenie go o pomoc. Więc możecie sobie powtarzać, Ojczy Nasz, a możecie też po prostu mówić do Boga. Możecie mówić po cichutku, tak, żeby tylko wysłuchali, tylko wysłyszycie co mówicie. Albo możecie mówić w duchu, w środku, <grym> albo no, sobie na głos, jak, jak chcecie. My muzułmanie, kiedy prosimy o coś Boga, to bierzemy rączki do góry. Niektórzy robią tak, niektórzy robią tak i robimy duła. Jeżeli Wam to pomoże i się poczujecie lepiej, też możecie tak robić, ale możecie robić zupełnie bez tego i, i, i jechać sobie autobusem i wspominać Boga i myśleć o nim. Warto może tak się wyciszyć właśnie zbliżyć się do swojej wiary. Być może Was to kiedyś zbliży, jakby rozwinie też dalej, ale na razie stańmy przy waszej wierze, poczujcie się po prostu lepiej, wzmocnijcie się duchowo ja myślę, że to jest dobry początek na wiosnę teraz będzie już niedługo wiosna więc święta to będziecie mieli jakoś tak 3-4 prawda, bo no tak 3-4 kwietnia my, wy jak będziecie mieli święta no to my jeszcze, jeszcze szalejemy jemy i w ogóle, a potem 13 kwietnia i my zaczynamy ramadan i my pościmy. Być czy znaczy nawet nie być może, na pewno już za rok albo dwa już możemy się gdzieś po drodze yy, z Waszym postem i naszym ramadanem spotkać, bo to już tak będzie, bo my się co 11 dni przesuwamy. Nie wiem jak za rok wypadnie Wielkanoc, bo ja nie wiem na jakiej to tam zasadzie są te zmiany. Ale my właśnie teraz zaczynamy szalak 13, no później tam 10 dni czy 11 do przodu, więc tam na początku kwietnia zaczniemy. Jak nie teraz, to za rok, ale na pewno gdzieś niedługo spotkamy się w tych naszych postach. Ale ja Was zachęcam, nie wstydźcie się wiary w Boga, zresztą nie musicie o niej nikomu mówić, nie musicie się z nią obnosić. Ja lubię, bo ja po prostu tak dużo od mojej wiary dostałam i tak dużo dostałam w życiu dobrego, właśnie odkąd jestem muzułmanką, że. Obnoszę się z przyjemnością, rozkoszą i z dumą, i w ogóle to dla mnie nie jest problem, ale jest dużo sióstr, które mają z tym problem. Też uważają, że jakby ta ich wiara w sercu jest taka skrytsza, piękniejsza i, i nieokazywana, ma większą wartość. Więc no, wy też możecie. Po prostu naprawdę zachęcam Was do powrotu do Boga, do modlenia się do Niego. Ja już nawet nie mówię o uczestniczeniu tam w mszy i tak dalej, ale, no ale w sumie czemu nie, no jeżeli się nazywacie katolikami, chcecie chcić wasze dzieci, bo niekoniecznie teraz te śluby, no niestety, z punktu widzenia mojego, ale chcecie chcić dzieci, dawać do komunii i tak dalej, więc w takim razie jesteście katolikami, więc jeżeli jest post związany z waszą religią, no to też możecie iść do kościoła przed Wielkanocą, z tego co pamiętam, przynajmniej raz w roku. Powinniście podchodzić do spowiedzi, więc to dla Was też może być takie naprawdę u duchu, takie oczyszczenie się, chociaż ja naprawdę powiem szczerze z doświadczenia: Milion razy bardziej stresuję się, kiedy przed Bogiem yy, żałuję za grzechy. Kiedy proszę go o łaskę, bo tutaj nie ma żadnej cenzury i, i, i opcji oszukania, bo księdzu, no to możesz powiedzieć troszeczkę delikatniej przekazać, albo trochę skrócić. No wiadomo, Boga nie oszukasz, on i tak wie. No Ale to ksiądz ci daje to rozgrzeszenie i idziesz do tej komunii, i albo z trochę obciążonym sercem, i taką myślą, że to nie tak to powinno wyglądać, bo tam powinien ksiądz mi po obie parę razy dać, wtedy bym się poczuł lepiej. A to właśnie taka spowiedź przed Bogiem. Bezpośrednio, bez owijania w bawełnę, z przyznaniem się do winy, to jest po pierwsze ogromne zbliżenie się do Boga, ale też takie, kiedy rzeczywiście prosisz o to przebaczenie z, tak, z przytupem na 100%, to czujesz taką łaskę spływającą na ciebie i to wyzwolenie z tego grzechu. No, więc naprawdę warto. Mam nadzieję, że do świąt y, trochę depresji minie, złych nastrojów psychologowie będą mieli luźniej, też nie ma co im tak kabzy nabijać, bierzcie się za siebie, próbujcie, oczywiście, jeżeli ktoś widzi, sens, chodzi i tak dalej, ja też nie chcę to robić jakiejś rewolucji, no ja to tak, trochę tak na bakier podchodzę do, do tego typu pomocy, ale też mam siostry psycholożki, nawet doktorantki, które mi tam ze łba wybijają te moje zakute jakieś poglądy i, i mówią, że to jest taki trener, dla dusz, znaczy może nie dla duszy, dla umysłu, dla umysłu, jak trener na siłowni. No, tyle psycholog da radę zrobić z tym umysłem. Co trener na siłowni da radę zrobić z waszym ciałem. Czyli on tylko mówi, proponuje, zrób tak, zrób tak, zrób tak, a, mo a może nawet nie, tylko jakby no nakręca jakoś, tak, żeby te myśli twoje szły w pozytywnym kierunku. A co ty z tym zrobisz? To już twoja sprawa. Nie wiem, też się nie chcę mądrzyć, bo ja to w ogóle nie ogarniam. Ja, ja jednak zawsze. Miałam dużo dołków w życiu, też jako muzułmanka, wtedy wiadomo, nie uciekniesz do imprezy, nie uciekniesz do alkoholu, nie uciekniesz do innych używek, gdzie będziesz na chwilę czuć szczęście i odcięcie się, tylko jesteś cały czas, 12 lat, na trzeźwo, bez żadnych tabletek uspokajających, bez niczego, na trzeźwo, wszystko przyjmujesz, wszystkie złe sytuacje, dramatyczne, smutne, bardzo obciążające psychikę i serce, wszystko na trzeźwo. I zawsze Bóg pomaga. I dlatego ja z całego serca Wam życzę i, i proszę, żebyście spróbowali otworzyć się na Boga. Szczególnie, że teraz macie dobrą okazję. No to sobie dzisiaj pokaznodziejowałam. Tak trochę przekornie od tłustych czwartków, walentynek i, i końca karnawału do, do modlitwy. Krzyżem leżeć nie, nie musicie, ale jak Wam to pomoże. My na przykład no lubimy ten... Te pozycje, kiedy się modlimy, i to, co się nazywa suczut, kiedy czołem dotykamy dywanu, też to jest podobno psychologicznie stwierdzone, że to wtedy człowiek jakoś tak się lepiej czuje i tam coś tak krew mu tam napływa w ogóle, że jest git. No, wiadomo, że Bóg właśnie, wszystko, co jest od Boga, to jest dobre, i wszystko, co Bóg dla nas przygotował, to jest tak, jak powinno być. I musimy Jemu ufać. W waszej religii możecie poleżeć krzyżem. To też na pewno nie zaszkodzi takie zbliżenie się, bo już bardziej zbliżyć się nie można niż leżąc na podłodze, czy czołem, czy całym swoim ciałem i przemyśleć, przeprosić, przeanalizować swoje życie i zrobić sobie takie duchowe spa, też duchowe i też trochę cielesne. No bo właśnie też możecie pościć, też odstawić różne pokarmy na ten czas. To też i dobrze zrobi dla ciała, dla ducha. Wiosna idzie, zawsze tam może parę Tam chociaż jeden rozmiar uda się schudnąć, żeby ciuchy sobie kupić w mniejszym rozmiarze albo wrócić do tych, co tam w szafie z tyłu są z zeszłej wiosny, bo już nie bardzo w nie wchodzimy. Jeszcze tylko na koniec dodam, ale to już tak zupełnie z innej beczki i tak schodzimy na ziemię marketingowo-komercyjnie. Byłyśmy ostatnio z Marietką w sklepie, kupowałyśmy, no ja, bo ponieważ zebrałam trochę tam mamonki na te moje urodziny, więc sobie kupiłam spodnie i dwie sukienki i normalnie to jest niesamowite, przytyłam to ogólnie, jak ktoś mnie śledzi, no to wie i widzi, że tam próbuję z tym ćwiczeniem, ale to ciągle tylko w gadce, teraz ciśnienie mam duże, naprawdę mam wysokie ciśnienie, już ci, którym rozgadałam o tym ciśnieniu, to mnie kontrolują i mi każą iść do lekarza, jutro obiecuję, że się zapiszę do tego lekarza, więc na razie ćwiczenia odejdą na bok, no ale ogólnie, no próbuję schudnąć, idzie mi to różnie, ale poszłam do sklepu i kupiłam sobie dżinsy 38 rozmiar, ja w dżinsach 38 rozmiar, to już nie chodziłam z 6 czy 7 lat, kupiłam sobie sukienkę S, S jak Sabina, w szoku jestem. Ja bez okularów poszłam mierzyć sukienki. Myślałam, że to jest M, a to była XS-ka, zakładam. Ja mówię ty Marietka, trochę ciasna. Ona mówi, no w sumie ale tak mało ciasna. Może będzie dobra, jak tam trochę schudniesz, to ją weź. Nie no, już nie przeginajmy, wezmę trochę większą. Ja ściągam pewna, że to jest M, a to XS ludzie, kupiłam Eskę. Drugą kupiłam MK, i do tej chwili się bije z myślami, czy nie powinna mi się oddać, czy nie powinna jej zamienić na esKę, bo y, wydaje mi się za duża. No i takżeśmy sobie wykombinowały, że chyba psychologicznie y, 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 ci, którzy y, szykują, szyją ubrania do sklepów, stwierdzili, że żeby psychologicznie podejść nas i poprawić nam nastroje, to zmienili trochę tą, tą numerację, bo to jest niemożliwe. W spodniach 38 nie chodziłam od dawna. Ja już 40, 42, no różnie, ale 38 to już dawno nie. A eska, żebym ja kupowała sukienkę eskę, ja nawet chyba jak ważyłam 40 parę kilo, to ja nie wiem, czy ja wtedy eski nosiłam. Jakaś inna była kiedyś numeracja teraz, ta, a to też był sklep jakby młodzieżowy, yy, więc to nie to, że poszłam do jakiegoś sklepu, nie wiem, dla puszystych pań, albo dla, dla babci czy jakichś starszych, takich inaczej ubierających się, tylko normalnie do młodzieżowego sklepu, bo ja też dziedzia piernik, no ale to już inna sprawa. Moi mili, kończę. 29 minut i 10 sekund, oczywiście jak zwykle za długo, to już dojdziemy do tych 30 minut. W sumie szkoda, że YouTube się nie rozłącza i nie mówi koniec, halas i skończ babu. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Jak tam chcecie, to dzisiaj się wytańczcie, wybalujcie, a już od jutro macie środę popielcową. Więc tam kto tego, to ten popiół na głowę. No a no i zachęcam Was, zwracajcie się z myślami do Boga. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Salam aleikum, baj.